Jest środa, 26 lipca. Anna Tabaka, witam. Zapraszam na Silesia Flash. Śnięte ryby przy granicy z Polską. Pracownicy Wód Polskich w Liwicach w czasie rejsu po Odrze zauważyli kilkadziesiąt nieżywych zwierząt, które napływały bezpośrednio z terenu Czech. Źródło śniętych ryb na pewno nie znajduje się w naszym kraju. Stawiamy zaporę i wyławiamy wszystkie śnięte ryby, które spływają Odrą od strony czeskiej, poinformował wojewoda śląski. Zaporę stawiają także Czesi. W działania na Odrze zostało zaangażowanych około 100 osób. Do popołudnia wyłowionych zostało 200 kg ryb. Polskie służby prowadzą badania wody. Wiadomo, że podstawowe parametry po stronie polskiej nie odbiegają od normy. Na swoim Twitterze informację na temat martwych ryb w Odrze umieściła minister klimatu Anna Moskwa. Na miejsce udały się czeskie służby w celu poboru próbek. W środę przed południem pracownicy Wód Polskich w czasie rejsu po Odrze na wysokości wodowskazu oraz starego mostu drogowego w Chałupkach spostrzegli na wodach granicznych z Republiką Czeską napływające śnięte ryby. Wody Polskie poinformowały w komunikacie, że w sprawie kilkudziesięciu ryb różnych gatunków i różnej wielkości powiadomiono szereg urzędów. Interweniowano także w Czechach w sprawie weryfikacji źródła zdarzenia oraz podjęcia właściwych działań. Przyjechali udzielić mu pomocy, a on zaatakował ich szklaną butelką. Do niebezpiecznej sytuacji z udziałem ratowników medycznych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego doszło w poniedziałek w Katowicach. 76-letni mężczyzna pod wpływem alkoholu zareagował agresją, podczas gdy ratownicy chcieli podać mu insulinę. To już czwarta w Katowicach taka sytuacja w tym roku. Fatima Orlińska. Ratownicy medyczni z Katowic wezwani zostali do mężczyzny, który leżał na ławce i sprawiał wrażenie nieprzytomnego. Świadkowie, którzy wezwali pomoc, a jak się później okazało, wcześniej spożywali z nim alkohol, uciekli, nim pogotowie przyjechało na miejsce. Ratownicy niezwłocznie przystąpili do udzielenia pomocy osłabionemu 76-latkowi. Udało im się go zbadać, a kiedy chcieli wzmocnić go insuliną, ten ich zaatakował. Zaczął być wulgarny, zaczął być agresywny, w końcu dorwał jakąś butelkę, która stała na boku i rzucił w kierunku ratowniczki medycznej, która udało się uciec do środka, do karetki i nie otrzymać tym uderzeniem tą butelką w głowę, bo to na tej wysokości mniej więcej została rozbita szyba, zostały skopane drzwi przez tego pana, przesuwne w karetce, w związku z czym uziemił karetkę na najbliższe 2-3 tygodnie na serwisie. Taka naprawa około 12 tysięcy złotych będzie kosztowała tego uszkodzenia przez pijanego pacjenta. Na miejsce została wezwana również policja, wobec której mężczyzna również był agresywny. Jak się później okazało, w organizmie miał ponad 1,2 promila. 76-letni mieszkaniec Katowic został osadzony w policyjnym areszcie, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Obecnie postępowanie prowadzi katowicka prokuratura. Mężczyzna w trakcie czynności procesowych przyznał się do stawianych mu zarzutów. Przedstawiono mu m.in. kierowanie gruźb wobec ratowników, usiłowanie naruszenia ich nietykalności cielesnej, a także znieważenia. Usłyszał również zarzut zniszczenia mienia w postaci karetki. Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Na czas trwającego postępowania prokuratura zastosowała wobec podejrzanego policyjny dozór. Mężczyzna ma również zakaz zbliżania się i kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi. Podczas składania wyjaśnień nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego zaatakował ratowników medycznych, wyraził jednak skruchę i jest gotów przeprosić. 76-latek nigdy dotąd nie wchodził w konflikt z prawem. Do innego incydentu z ratownikami medycznymi doszło niespełna 2 tygodnie temu, również w Katowicach. Zwrotu opłaty za już wywiezione śmieci domagają się niektórzy mieszkańcy Bytomia. Składają wnioski, a miasto tłumaczy, że informacja o możliwości odzyskania pieniędzy to kłamstwo. Łukasz Kądziołka. Kilkadziesiąt wniosków w sprawie częściowego zwrotu opłaty śmieciowej. Urząd Miejski w Bytomiu odbiera pisma od mieszkańców, ale już z góry informuje, że żadnych zwrotów nie będzie. Ktoś wprowadza ich w błąd. Pojawiająca się w internecie informacja o tym, że mieszkańcom Bytomia przysługuje możliwość zwrotu środków za zrealizowaną usługę odbioru odpadów komunalnych, jest oczywistym kłamstwem. Jednak urzędnicy nie są zaskoczeni tym, że ktoś wypuścił taką informację. Część mieszkańców miała dostać nawet SMS-y zachęcające do składania wniosków. Do tych wiadomości nie przyznają się organizatorzy referendum, którzy chcą odwołania prezydenta Bytomia.
Według naszych wyliczeń jest to 800 zł dla każdego mieszkańca miasta plus odsetki ustawowe, czyli prosto licząc, 5-osobowa rodzina dostanie 4000 zł zwrotu. Jednak na swoim Facebooku inicjatywa referendalna zachęca do zgłaszania się po zwroty. Przeciwnicy władz Bytomia uważają, że mieszkańcy powinni wiedzieć o wyrokach, które zapadły. Wojewódzki Sąd Administracyjny w trzech wyrokach podkreślił, że podstawa do wyliczenia opłat za odbiór śmieci była źle wykonana. Miasto z kolei podkreśla, że te wyroki nie są prawomocne i gmina złożyła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obowiązująca stawka to 30 zł za miesiąc w przypadku odpadów segregowanych i dwa razy więcej, jeśli mieszkaniec nie segreguje śmieci. Składową tej stawki jest cena za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, za ich przetransportowanie do instalacji, za usługę utylizacji tych odpadów. Ponadto opłata śmieciowa jest przeznaczana na usuwanie dzikich wysypisk i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Organizatorzy referendum uważają, że stawka powinna być niższa i się nie poddają. Mimo że za pierwszym razem się nie udało, ponownie zbierają podpisy, żeby doprowadzić do odwołania prezydenta Bytomia przed upływem kadencji. Już tylko jedno głosowanie dzieli Katowice od wprowadzenia w życie parkingowych zmian. Problem w tym, że mieszkańcy również są podzieleni. Nie wszyscy są przekonani, że podwyżka opłat i rozszerzenie strefy zmusi kierowców do zmiany nawyków. Łukasz Kądziołka. Żeby kierowcy nie zostawiali samochodu na cały dzień w jednym miejscu i żeby wymusić na nich korzystanie z komunikacji miejskiej. To główne cele nowej polityki parkingowej. Uchwała zmieniająca zasady parkowania w Katowicach powstawała długo, a według niektórych i tak niewiele zmieni. Przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego, a mianowicie zmniejszyliśmy o ponad 1000 liczbę miejsc postojowych w Śródmieściu. Jednocześnie dopuszczamy tańsze parkowanie dla mieszkańców Katowic, którzy do tej pory tego prawa nie mieli. Mieszkańcy tej zaznaczonej na niebiesko części miasta będą mogli parkować w granicach całej niebieskiej i zielonej strefy, a mieszkańcy tej zielonej zaparkują wyłącznie na jej obszarze. To wszystko za odpowiednio 20 i 10 zł miesięcznie. Będzie do tego potrzebna parkingowa karta mieszkańca, po którą niebawem mogą być kolejki. Mieszkańcy mają jednak wrażenie, że podzielenie miasta w ten sposób nie zostało do końca przemyślane. Osiedle Paderewskiego nadal jest podzielone na dwie części, na część tą lepszą, która nie płaci, na tą część gorszą, która płaci. Co więcej, w tej części płatnej są wydzielone dwa małe fragmenty, do których przyjeżdżają głównie ludzie z zewnątrz i tam jest niestety strefa bezpłatna. W związku z tym efekt jest taki, że to mieszkańcy są karani za to, że są mieszkańcami. Zdania są podzielone, podobnie jak osiedle. Jedni chcieliby, żeby strefy były jeszcze szersze, inni woleliby, żeby zostało tak, jak jest. Druga zmiana, równie ważna co obszar, to stawka. Teraz kierowcy płacą 3 zł za postój do godziny. Po zmianach tyle będzie kosztowało pół godziny. A za godzinę parkowania trzeba już zapłacić 2 razy więcej, jeżeli nie ma się karty mieszkańca. Wiele wskazuje na to, że niebawem konieczna będzie zmiana uchwały, nad którą miasto pracowało od dawna. Jest wyrazem uzgodnień i już co najmniej 2 lat pracy tak na dobrą sprawę nad granicami strefy płatnego parkowania to raz, a dwa, ta uchwała zgodnie z tym, o czym mówią również prezydent Marcin Krupa oraz wiceprezydenci miasta, jest uchwałą, która będzie cały czas modyfikowana i dostosowana. My oczywiście dzisiaj wdrażamy uchwałę i będziemy ją podejmować, natomiast nie jest to rozwiązanie dane raz na zawsze. Pytanie tylko, jaki jest sens podejmowania uchwały, która wkrótce ma być zmieniana. Sam przewodniczący będzie wnioskował o rozszerzenie strefy płatnego parkowania na Koszutce, której mieszkańcy będą mieć podobne problemy co ci z osiedla Paderewskiego. Sesja Rady Miasta, na której podjęta zostanie decyzja o parkingowych zmianach, rozpocznie się jutro o godzinie 11. Po kilku miesiącach utrudnień pasażerowie znów pojadą linią tramwajową numer 15. Już w sobotę wraca ruch tramwajowy na trasie pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. W związku z tym Zarząd Transportu Metropolitalnego zapowiada liczne zmiany w komunikacji. Fatima Orlińska. Na torowisku tramwajowym w katowickich Szopienicach wciąż trwają ostatnie prace, by w sobotę 29 lipca po 4-miesięcznej przerwie mógł powrócić tam ruch tramwajów.
W ramach prowadzonej od kwietnia inwestycji na odcinku wzdłuż ulicy Obrońców Westerplatte tramwaje śląskie gruntownie przebudowały dwutorową linię, a tak zwany przystanek wiedeński ma spowodować, że pasażerowie będą bezpieczniejsi, ponieważ kierowcy będą zmuszeni redukować w tym miejscu prędkość. Inwestycja obejmowała przebudowę 600 metrów torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą techniczną, z jezdnią, z przebudową przystanków tramwajowych oraz obiektu mostowego nad rzeką Rawą. Przystanek przy poczcie w Szopienicach został zmodernizowany i został zbudowany jako przystanek wiedeński. To znaczy z uwagi na to, że nie było możliwości wybudowania stricte tego przystanku jako niezależnego elementu, to został wkomponowany w jezdnię. Jezdnia została podwyższona, także pasażerowie będą mieli wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie z pojazdu i tutaj mówimy o kierunku do centrum Katowic. W związku z zakończeniem prac, a tym samym wznowieniem ruchu tramwajów od soboty na pasażerów czekają liczne zmiany w kursowaniu niektórych linii. Zarząd Transportu Metropolitalnego zachęca do śledzenia swojej strony internetowej, gdzie już można zapoznać się z nowymi rozkładami jazdy. Jeszcze na swoje trasy wraca linia 14 i 26, a poza tym warto również zapoznać się z nowymi rozkładami jazdy kilku linii tramwajowych i w tym przypadku chodzi o linie 7, 20, 21, 22 i 23. Te zmiany obowiązują również od 29 lipca, czyli od najbliższej soboty i w związku z uruchomieniem pewnych linii, na przykład linii tramwajowej 15, wycofujemy zastępczą komunikację autobusową T15. Takich zmian jest kilka. Przebudowa torowiska w katowickich Szopienicach to inwestycja warta blisko 10 milionów złotych. Wykonawca zapowiada jeszcze prace porządkowe w tym miejscu, co wiąże się z weekendowym wstrzymaniem ruchu. To planowane jest na pierwszy weekend sierpnia. Już w ten weekend rozpoczyna się 60. tydzień kultury beskidzkiej, podczas którego będzie można nie tylko cieszyć się góralską muzyką, żartami oraz góralskimi kapelami, ale także skosztować wyjątkowych specjałów. Głównym centrum zabawy będzie Wisła, gdzie odbędzie się największa część wydarzeń. Już w ten weekend rusza największe w Polsce święto folkloru – Tydzień Kultury Beskidzkiej. Folklor na dobre zagości m.in. w Wiśle Szczyrku czy Żywcu. Podczas jubileuszowej 60. edycji zaprezentuje się około 4000 wykonawców. To jest bardzo ważne, żeby dbać o tą przyszłość kulturalną w Polsce, na Śląsku, w Małopolsce, w Republice Czeskiej. Ten festiwal łączy ludzi, to jest najważniejsze. Jest wspaniała atmosfera, jest mnóstwo wydarzeń artystycznych, kulturalnych, ale też mnóstwo tradycji, różnorodnej tradycji. Wydarzenie potrwa aż 9 dni, podczas których goście będą mieli szansę zagłębić się w bogactwie beskidzkiej kultury. Główną bazą imprezy będzie Wisła. To właśnie tam odbywać się będą najważniejsze wydarzenia, koncerty i pokazy skupiające zarówno lokalnych wykonawców, jak i zaproszonych artystów. Mnóstwo wydarzeń, tych kulturalnych na dużej estradzie, tych mniejszych na małej estradzie do południa, a więc folklor będzie rozbrzmiewał przez cały dzień. Wiele wystaw, wiele spotkań, możliwości zaznajomienia się z tym folklorem góralskim, a więc również potańczenia, popróbowania specjałów regionalnych, wystawy, spotkania z rękodzielnikami, więc cały czas bardzo, bardzo aktywnie, cały czas integracyjnie i cały czas gdzieś z przewijanym folklorem. Wyróżniającym się akcentem tegorocznego wydarzenia jest współpraca z Republiką Czeską. Do występów na Tygodniu Kultury Beskidzkiej zostali zaproszeni artyści z tego kraju. Ich występy będą stanowiły nie tylko ciekawą odmianę, ale także szansa na jeszcze głębsze zrozumienie kulturowych więzi łączących te dwa kraje. Zespoły folklorystyczne, kapele ludowe, które działają przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym, przy poszczególnych kołach miejscowych. Jest ich około 17. Na scenie w Jabłonkowie w Parku Miejskim występuje więcej niż 10 każdego roku i też one tutaj przyjeżdżają za Miedzę, występując i prezentując swój dorobek polskim gościom w Polsce. Wstęp na wszystkie koncerty w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej poza Jabłonkowem jest bezpłatny. Taka była środa. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.